Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z browaru spółdzielczego z Pucka. Piwo flagowe. Wszystkie nazwy piw z browaru z Pucka mają nazwy węzłów. Węzeł flagowy to jest taki, którym się tam flagę przywiązuje. Jakbyście nie wiedzieli, co to jest w ogóle browar spółdzielczy, no to słów kilka. Browar spółdzielczy to jest, on tutaj jest napisane, że ważone i butelkowane spółdzielnia socjalna Dalba. Dalba, to jest też takie morskie określenie, to jest taka drewniana albo betonowa, taki słup sterczący z wody, do którego można przycumować i zacumować łódź, statek, nie wiem co. Więc to jest dalba. O co tutaj chodzi z tą spółdzielnią? Więc browar spółdzielczy powstał głównie po to, żeby ludzie mieli pracę. Można sobie tak żartować, że to tak za komuny było, nie? Że wiele zakładów funkcjonowało po to, żeby ludzie mieli pracę. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby ludzie niepełnosprawni mieli pracę. To znaczy, żeby nie było tak, że oni muszą po prostu żyć z renty i ten, tylko żeby mieli, nawet nie chodzi o pieniądze, ale chodzi o cel, o sensowność życia, tak? O sens życia, tak? Meaning of life. I po to istnieje browar. Natomiast, żeby on nie był jakby studnią bez dna, no to on musi też zarabiać, więc to nie jest jakaś non-profit organizacja, chociaż nie wiem, jak to tam w szczegółach wygląda, ta spółdzielnia, czy tam są jakieś zyski, ktoś je czerpie, czy nie czerpie, ale ideą jest to, że ludzie mają mieć pracę. Z tego, co wiem, to chodzi o chłopaków niepełnosprawnych umysłowo, albo z jakimś tam upośledzeniem umysłowym. I chodzi o to, żeby oni właśnie mieli pracę. Browar spółdzielczy no już wypuścił tych piw trochę. Z tego, co mówili, no to mają browar dosyć taki, nie chcę powiedzieć prymitywny, ale można by powiedzieć manualny, tak? Znaczy mało tam jest komputerów i tak dalej, dużo zależy od człowieka. No i co? No to spróbujmy tego piwa. Tutaj jeszcze słówko o logo i hasło. Piwo, które waży więcej, to jest bardzo fajne hasło. Chodzi o to, że jak słyszysz, to myślisz, że waży, czyli ma wagę. A tutaj jest waży, czyli tak jak powstaje, tak? Czyli ono waży nie tylko piwo, ale też ważą los dla tych ludzi, tak? Także bardzo fajna nazwa. Dodatkowo to piwo powstało we współpracy z Gdyńską Inicjatywą Piwowarów, GIP, a recepturę opracował inicjator GIP Marcin Semeniuk, który z kolei jest piwowarem i wspólnikiem w browarze Hopkins. Także wszystko rozumicie tutaj. Nie, to jest bardzo dobrze, bardzo fajnie, że browary właśnie lokalnie, bo Hopkins jest z Trójmiasta, z Gdyni konkretnie, waży w Kościerzynie, spółdzielczy jest z Pucka. Bardzo dobrze się tworzą takie właśnie kooperacje lokalne, współpracę, więzi, a nie rywalizacja, podsrywanie i tak dalej, z czego prawda nasz naród jest znany. Oczywiście tutaj troszkę można powiedzieć, że troszkę, że można by znaleźć, że tak samo jest w innych krajach, bo tak jest, tak? Byłem w Belgii, na przykład ktoś tam mówi, że on nie siądzie do stołu jednego tam, jeden z browarów lambikowych, nie siądzie do stołu z innym, bo ten to w ogóle, no, także to się zdarza. Ale sami wiecie, że jednak w Polsce jest to troszkę nadreprezentowane. Więc bardzo cieszy taka postawa. Spróbujmy zatem. Co to jest za piwo? American IPA to ikona piwnej rewolucji. Przedstawiamy naszą interpretację, w którą włożyliśmy serce i pasję ważenia piwa rzemieślniczego. Dlatego tutaj fajnie pasuje ta nazwa flagowe. Ja wręcz często używam takiego określenia, że IPA to są trzy litery, które trafiły na sztandar piwnej rewolucji. Widzicie ten sztandar? On łopocze.
i tam jest napisane IPA. IPA. Niekoniecznie India Pale Ale, tylko IPA. Więc tutaj też mamy American IPA. Jest to piwo niepasteryzowane, niefiltrowane, naturalnie mętne z datą do 20 kwietnia. Składniki: woda, słody Pale Ale wiedeński i pszeniczny i karamunich 2. Nie wiem, czy potrzebny, ale zobaczymy. Chmiele: Zeus, Citra, Amarillo, Centennial, drożdże US 05, ekstrakt to 15, alkohol 6,2, IBU 65. Kapsel czarny Golas. No, uniósł się świeży, chmielowy aromat. Owocowy, cytrusowy, trochę jabłkowy, czyli troszkę estry. Ale głównie cytrusowy, chmielowy, taki no, jak powinien być. Polskie IPA Glass świętej pamięci, czyli szkło z Krosna. Powiem wam, że polubiłem to szkło, mimo że ono ma tu mocne zwężenie i ten, ale ono jest grube, z grubego szkła. I dzięki temu moim zdaniem jest mniejsze ryzyko, że ono mi pęknie przy myciu, a już niestety IPA Glass mi pękło. Dobra, nie o tym, nie o tym. Barwa... Przepraszam za ustarki. Barwa bursztynowa. Taki kolor... No nie powiedziałbym, że pod English IPA, ale też nie jest to West Coast. Ale bursztynowa, taka delikatnie zamglona, ładna. Piana niezbyt obfita, muszę powiedzieć. Ale to nie przeszkadza. To nie jest Weizen, żeby miał mieć bujną czapę piany. A świadczy to o tym, że pewnie jest niskie wysycenie, co jest akurat moim zdaniem... Lepiej, żeby było niższe niż wyższe, no ale owocowy, cytrusy, pojawia się też chyba lekka siareczka. No, coś tam się pojawia. Jako żywo wysycenie niskie. Goryczka już w pierwszym łyku daje o sobie znać. Powiedziałbym też, że daje o sobie znać lekko alkohol. Jest 6,2, ale może to jednak ta goryczka. Coś czuję, że tu jest srogo powyżej 65. Bałem się trochę po tej barwie, po tym karamunichu, po tym wiedeńskim, że ono będzie... zbyt słodowe, karmelowe. No nie, jest raczej wytrawne. Jest raczej cytrusowe niż karmelowe. Chociaż troszkę tego karmelu jest, ale on naprawdę to jest wytrawny karmel. No i goryczka już przy drugim języku, no normalnie tam już jedzie ostro. Także przy trzecim zobaczymy, co będzie. Na pewno jest powyżej 65. Goryczka jest nieco zalegająca, ale nie jakoś nadmiernie. To nie jest tak, że po prostu jest fatalna goryczka czy coś takiego. Nie. Ale jest intensywna. Jest intensywna. Grejpfrutowa. Bardzo fajne. Bardzo fajnie grejpfrutowa jest ta goryczka. No ono jest lekko alkoholowe, nie da się ukryć. Jest lekko alkoholowe, ta goryczka jest lekko alkoholowa też. Znaczy generalnie piwo jest bardzo fajne, szanuję goryczkę, natomiast myślę, że ona jest bliżej 80 niż 65. Bardzo fajnie goryczkowa, nieprzesadzona, jeżeli chodzi o stronę słodową, czego się trochę bałem. Delikatnie zbyt alkoholowe, ale naprawdę bardzo fajne, bardzo solidne piwo. Dominuje u nas troszkę taka postawa, że o, kolejne IPA,
zżygać się można z nudów i tak dalej. No to to jest przesada. Każdy browar tak naprawdę kraftowy no musi mieć to IPA. Co więcej, to IPA najczęściej obok APA będzie ich najlepiej sprzedającym się piwem. Albo jednym z trzech, czterech najlepiej sprzedających się piw. Nie można tego browarom odmawiać. Oczywiście te IPA mogą pączkować, czy to przez single hopy, czy to przez różne kompozycje chmielu. Ale co w tym złego? Jeżeli kogoś to nudzi, to niech wybiera stauty. Czy wędzonki, czy imperialne stauty, czy barley wine. Naprawdę, dzisiaj nie ma już problemu, że ktoś musi pić każde IPA, które się pojawia na rynku. Natomiast sądzę, że każdy browar nowofalowy IPA mieć musi. Oczywiście znajdą się tacy, którzy będą, a my nie będziemy mieli. No, życzę szczęścia. Natomiast ja jestem za tym, żeby jednak mieć to IPA. To jest de facto piwo codzienne, tak jak w innych browarach jest jasny lager, bo nawet nie pils, tak w browarach kraftowych to jest IPA czy American Pale Ale. Bardzo fajne piwo, fajna goryczka grejpfrutowa, solidna, bardzo solidna, nieprzesadzone, jeżeli chodzi o stronę słodową, a jednak coś tam troszkę jest. To nie jest taka, że tylko chmiel i woda. Nie jest bardzo wytrawne. Jest troszkę tej słodowości, ale pod kontrolą. Nie jest karmelowe, nie jest mulące. Fajne piwo. Wasze zdrowie i do usłyszenia. Cześć.